Siemanko, w dzisiejszym odcinku montaż odpływu liniowego, ale zacznijmy od początku. Przygotowanie, można powiedzieć, posadzki spadu. Niestety nie było mnie w czasie wylewania posadzki. Firma, która wylewała mi posadzki, wylała wszystko na jednakowym poziomie. I teraz musiałem wyżłobić spad do tego odpływu, żeby woda po prostu leciała. Spad, który jest nam potrzebny do zrobienia odpływu, jest to 1-2 cm na metr, w zupełności starszy. Ja zrobiłem około 1,5 cm, tak 1-3, resztę wyrównam klejem. Słuchajcie, jeżeli zalewacie posadzki w nowym bądź starym domu, mieszkaniu, a macie upatrzony prysznic, albo zastanówcie się od razu, jaki prysznic, jakiej wielkości, warto firmie od razu powiedzieć, żeby zrobiła spad do prysznica, do tego odpływu liniowego, czyściennego, żebyście potem się nie musieli męczyć, wydawać niepotrzebnych pieniędzy i tracić niepotrzebnego czasu, bo szlifowanie tej posadzki zajęło mi około godzinę z przyniesieniem sprzętu, ze wszystkim. Do szlifowania takiej posadzki użyłem szlifierki kątowej w naszym wiernym Dewalcie z taką tarczą do szlifowania betonu. Bardzo łatwo ją znaleźć, tarczę do szlifowania w betonu, w neta wpiszecie, wyskakuje tego multum o różnych wzorach. Moja akurat jest taka. Dlatego niestety musiałem tutaj troszkę poszlifować. Przed takim szlifowaniem zabezpieczcie drzwi folią, albo jeśli nie macie drzwi w moim przypadku, to też folią. Dobra wentylacja, maska, okulary, podstawa, bo jest naprawdę czad. No ale cóż, zrobiliśmy to. Wyszło to nawet całkiem przyzwoicie. Spad, jak mówiłem, jest około centymetr, centymetr dwa. Tak może ciężko będzie widać. Akurat to jest ładnie oczko w poziomicy z jednej, jak i z drugiej strony. Także spadzik jest super. Będzie nam, tak mówię, woda lecieć. Zajmujemy się teraz montażem tego odpływu. Ten odpływ ma regulowane dwie nóżki do wyregulowania poziomu. Odpływ musimy tak naprawdę przed montażem dobrze sobie przemierzyć. Ile od ściany, od jednej, od drugiej, co jest najważniejsze, jaki ten próg ma tutaj wymiar, kafelka plus ilość kleju. Wiadomo, jeżeli płytka będzie poniżej tej blachy, woda zatrzyma się na tej blasze i nie będzie nam to pełniło w swojej funkcji. Także ogólnie przed takim, można powiedzieć, montażem kabiny, znaczy w moim przypadku, jak nie miałem tego sposu tutaj do spływu, trzeba naprawdę poświęcić chwilę czasu, rozrysować, pomyśleć, podumać, wziąć sobie miarkę, suwmiarkę, dobrze to wszystko wyrysować, przemierzyć kafelki, tak żeby odpowiednio nisko go umieścić. Odpływ ten jest o szerokości 1,10 m, kabina 1,20 m. Zamontujemy go z tego względu, żeby po prostu nie robić skosów w nacięć w kafelkach. Myśmy musieli tutaj taką linię zrobić jeszcze, te kafelki ściąć pod odpowiednim kątem, w jednym jak i drugim. Dlatego nie będziemy sobie utrudniać sprawy. Prysznic, który ma 1,20 m, montujemy odpływ 1,10 m. Warto też przed zakupem takiego odpływu i prysznica sprawdzić sobie wymiary, bo akurat odpływ ma 1,10 m i faktycznie ma 1,10 m. Kabina ma 1,20 m, ale po stronie zewnętrznej. W środku ma jakieś 119,2 m, jakoś tak. Także nie włożymy tego odpływu, a przecież nie będziemy go dawać pod szybę czy wkuwać w ścianę. Szczególnie, że tutaj tylko przyjdą płytki, nie będzie żadnego brudziga. Odpływ ten wkładamy zaraz w tą dziurę, tutaj, którą widzicie jeszcze, którą tutaj wyznaczyłem na początku samym. Zrobiłem taki szalunek, żeby nie był zalany betonu. Betonem, ten szalunek odgradzający. Ale zaraz to tutaj będę, można powiedzieć, delikatnie modernizował. Umieszczę ten odpływ, wypoziomuję, przede wszystkim wymierzę ten rand, o którym wam pokazywałem wcześniej. Grubość płytki to jest jakiś tam centymetr. Także grzebień, na który będziemy kłaść, to 5-7 mm, tak plus minus, jeszcze nie wiem, coś w tej skali. Dlatego zaraz sobie po prostu wszystko będę mierzył i montował.
Jak widzicie, odpływ mamy już zamontowany, można powiedzieć tak kolokwialnie. Odpływ włożony, beton rozrobiony, wylany po części pod odpływ kanalizy i pod stopy, żeby związał, i wtedy rozrobimy już troszkę rzadszy beton i zalejemy go do tej linii tutaj równo z tą wyszlifowaną posadzką. Pomaga mi tutaj laser z tego względu, że zawsze uważam, że sprzęt to jest podstawa w każdej robocie. Jeżeli ktoś ma, no to wiadomo, super. Jak nie ma, też sobie poradzi. Już wam mówię, o co chodzi z tym laserem. Oznaczyłem sobie na ścianie 8 cm i na posadzce 8 cm. O, widać. Linia przecina, idzie po rancie odpływu. Wiem, że jest gitara, że jest dobrze wszystko ustawione. Jeżeli nie mamy lasera, też sobie poradzimy. Tutaj ze względu na to, że po tynkowaniu są takie gzymsy jeszcze zostały, kurde, niedochlapane, trzeba to skuć trochę. Jest nierówno, tutaj też nie do końca, bo na to przychodzą płytki, tak jak naprawdę tynkarze w łazienkach wcale się nie spinają nad tymi tynkami. One są tak robione, kurcze, aby tylko trochę poprostować ściany, bo założenie jest takie, że i tak przyjdzie płytka, także mają to trochę w poważaniu. Dlatego jest ten laser, użyliśmy, żeby było łatwiej. Najważniejsze, poziom odpływu. Poziom jest odpływu. Druga sprawa, mała poziomica. Drugi mamy też poziom. Tu też jest ok. Mierzymy z dwóch stron, ponieważ przy takim dużym, długim odpływie, jak ten, który ma 1,10 m, dotknięcie palcem tutaj, czy z tej strony, od razu nam go wygina. Te odpływy duże są fajne, ale są bardzo skłonne na pracę i na skręcanie. Także że trzeba na spokojnie sobie wszystko tutaj wymierzyć, wyregulować bez, można powiedzieć, żadnego pośpiechu, żeby to zrobić raz a dobrze, bo trzeba mieć na uwadze to, że jak już zabetonujemy, to raczej tego nie będziemy kuć. No chyba, że nam to źle wyjdzie, ale jeżeli tak, to trzeba to robić tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Słuchajcie, ważna sprawa, czyli nasz spad. Ja użyłem kartonów od naszego Quickstepa, którego ostatnio kładłem, jako dystans. Ten dystans jest, to można powiedzieć, jakby klej, tak? Dwa kartony dają 6 mm. Teraz już wiem, że grzebień byłem, przemierzyłem, akurat mamy 6 mm, na taki grzebień będziemy kłaść. Przednio mówiłem, nie byłem pewien, nie pamiętałem tego tak naprawdę, z dużych takich szczegółów. Mamy 6 mm, dwa kartoniki złożone na pół dają nam 6 mm. Kładziemy na to płytkę, mamy tak naprawdę na gotowo. Płytka o wymiarze 1,20 m x 19,6 m. Spady, jak widzicie, są z jednej, tak samo trzeba zmierzyć to i z drugiej strony. Spady są. Ważna rzecz, chcę jeszcze wam pokazać. Jak mówiłem przedtem o tym rancie. Ten rant jest bardzo ważny. On musi być zawsze niżej. Spad musi być zrobiony tak, żeby tutaj była przerwa. Może mi się to uda kamerą uchwycić, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. O, widzicie teraz idealnie. Jest tutaj po prostu przerwa, szczelina. I bardzo dobrze, bo tą szczeliną będzie płynęła woda. Jeżeli ten odpływ byłby źle wypoziomowany lub byłby za wysoko i spad byłby za mały, woda opierałaby się na tym rancie. Na tym rancie by się woda opierała i nie zlatywałoby nam. Podejrzewam, że dopiero jeżeli byłoby, można powiedzieć, jakiś większy zator wody tam do 1/3 czy połowy, można powiedzieć, ala tego naszego miejsca, bo to nie jest brodzik w prysznicu, dopiero woda by się spiętrzała i dopiero by płynęła. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Odnośnie tego prześwitu i przemierzenia sobie. Z tymi odpływami naprawdę trzeba poświęcić chwilę czasu, to nie są wyścigi, jeżeli chcemy to zrobić dobrze. Ponieważ, jak mówiłem szybciej, kuć tego później na pewno nie będziemy. Słuchajcie, z tego tutaj, można powiedzieć, tych czynności, to jest w sumie wszystko odnośnie takiego montażu tego odpływu. Jak mówiłem, niech beton zwiąże, zaleję to rzadkim betonem dookoła, żeby już uzyskać, można powiedzieć, jednolitą powierzchnię, już gotową do kładzenia płytek.
Słuchajcie, teraz jeszcze hydroizolacja w zestawie. Najczęściej, w sumie zawsze dają taki jakiś, można powiedzieć, materiał. Jest to jakaś hydroizolacja. Stosujemy ją w ten sposób, że zakładamy nam tutaj, na te ściany, tak już tego naszego odpływu. O. Smarujemy to folią w płynie. Tutaj całość dookoła, narożnik. Tu możemy też również pod całością płytek posmarować, ale przede wszystkim chodzi na szerokość tego, plus tam można powiedzieć jakieś tam te 5 cm szerzej można posmarować tą hydroizolację folią w płynie i klej i płytki. Myślę, że to chyba byłoby wszystko odnośnie odpływu liniowego. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Chętnie na wszystkie odpowiem. Jeżeli jakieś uwagi, też piszcie. Tutaj jeszcze mogę dodać tylko, że z odpływu liniowego wychodzi nam akurat tak wyszła nam śmieszna kanaliza, ale już nie chciałem jej tutaj przekuwać, dlatego zastosowałem 3 kolana o kącie 90 stopni, Fi 50. I jakoś mam nadzieję, że to nam będzie służyło. Przekrój jest duży, także jest spoko wszystko. Także do następnego, jak będę kładł płytki. Odpływ został już zamontowany, zalany betonem. Tak jak widać, specjalnie nie zacierałem na gładko tej posadzki, dlatego żeby płytki, klej od płytek miał lepszą chłodność i lepszą przyczepność. Została nam tylko hydroizolacja, folia w płynie i kładzenie płytek. Kładzenie płytek w następnych odcinkach. Do zobaczenia.